Lantern Rite jest coraz bliżej, a co za tym idzie, będziemy mogli odebrać darmową czterogwiazdkową postać z Liyue. Za każdym razem zastanawiamy się, kogo wybrać. W grze jest coraz więcej czterogwiazdkowych postaci, więc wybór z każdym rokiem jest coraz cięższy. Jeśli nie wiecie, kogo wybrać, w tym filmie postaram się wam pomóc. Dołożę wszelkich starań, aby ten film był dobry dla tych zaawansowanych graczy, jak i tych nowszych, tak aby każdy mógł coś z niego wyciągnąć. Warto dodać, jeśli wam się spodoba, możecie zostawić lajka, suba i komentarz, a teraz przejdźmy do filmu. Zacznijmy od tego, że są tutaj wybory z równych sfer. Mamy tutaj postaci uważane za najlepsze w grze, jak i te najgorsze. Dlatego, jeśli chcecie dobrze wybrać, musimy uważać na te pułapki, bo kilka ich jest. Na potrzebę tego filmu stworzę 4 kategorie. Aby dobrze to zobrazować, posłużę się tier listą. Najlepszą kategorią będą postacie, które są tak dobre, że mogą z łatwością dorównywać tym 5-gwiazdkowym. Niżej będą dobre postacie, które nadal są bardzo fajne, ale jednak mają kilka zamienników, które mogą być od nich lepsze. Trzecia kategoria będzie dla postaci bardzo sytuacyjnych. Jeśli jesteście nowymi graczami, raczej bym wybrał coś bardziej uniwersalnego. Ostatnia kategoria będzie dla tych najgorszych postaci. Tych, to już w ogóle odradzam brania. Zacznijmy sobie od najnowszej postaci, Gaminga. I szczerze, przerósł on moje oczekiwania. Do czterogwiazdkowych main DPS-ów trzeba czasem podchodzić z dystansem, aby się nie rozczarować. Nie spodziewałem się po nim zbyt wiele, ale mogę powiedzieć, że mnie zaskoczył. Bije nawet dobre obrażenia na free-to-play buildzie, ma bardzo unikalny gameplay i posiada bardzo ładne animacje, ale ma też kilka minusów. Przede wszystkim potrzebuje dużo energii i mam wrażenie, że bez supportów granie nim będzie oporne. Obawiam się też, że jego gameplay może być trochę zależny od tego, czy macie Xiaoyun, bo patrząc na to, jak wygląda jego gameplay, najnowsza 5-gwiazdkowa postać jest na niego po prostu za dobra. Nie ma postaci, która by zastąpiła Xiaoyun, więc to może być duży problem. Kwestia jego dosyć rzadko spotykany gameplay może też być trochę ciężki dla nowszych graczy. Dodatkowo jest on zalewny od konstelacji. Podsumowując, jest to niezły Pyro main DPS, który bije zaskakujące wysokie obrażenia. Niestety ma kilka minusów i może być zalewny od supportów. Jest też masa lepszych Pyro main DPS-ów i myślę, że w tej kategorii plasowałby się dosyć nisko. Ale mimo tego, jak na 4-gwiazdkową postać, którą możemy mieć za darmo, jest on całkiem okej. Dałem go na drugi tier z zaznaczeniem, że jest to bardzo nowa postać i może się to jeszcze zmienić. Dalej mamy najlepszą postać w Genshin Impact, Xian Ling. Jest to postać tego typu, że bije się jako sub DPS i bije więcej obrażeń niż swój main DPS. Może wyglądać ona trochę niepozornie, ale za tą niewinną twarzyczką stoi prawdziwy potwór. I od czego by tu zacząć? Jest ona bardzo uniwersalna. Wszystko, co robi reakcję z Pyro, albo i nie, może używać Xian Ling. Jest ona bardzo łatwa do zbudowania. Może nieironicznie używać praktycznie każdej włóczni, w tym darmowego dekacz, który jest na nią po prostu insane. Jest niesamowicie prosta do gry, bo wystarczy, że użyjecie swojego bursa i bije już chore obrażenia. Nie jest wcale zalewna od konstelacji, bo sama w sobie jest bardzo mocna. Tak naprawdę jej jedyny minus to elemental skill, który nic nie robi. Przepraszamy głuba, ale taka jest prawda. Jest on strasznie upierdliwy do używania, ale jej niesamowity burst rekompensuje nam to w 100%, więc nawet nie musimy używać głowy. No co mogę powiedzieć? Life, Love, Xian Ling. Jest ona lepsza od kilku 5-starów i serio według niektórych jest to najlepsza postać w grze. Nie bójcie się tego, że jest darmowa z Abyssa, bo nawet jak ją macie C1, to nawet zrobicie już użytek z głowy. Zdecydowanie najlepszy tier. Jeśli potrzebujecie jakiegoś bardzo mocnego sub DPS-a dla reakcji z Pyro lub Mono Pyro, jest ona najlepszym wyborem. Następna jest Beidou. Jest ona taką ciemną gwiazdą Genshina. Mam wrażenie, że dużo osób wie, że jest mocna, ale i tak decyduje się używać innej postaci. Jest ona elektro sub DPS-em i szczerze, trochę ciężko mi ją precyzyjnie ocenić. Sam próbowałem ją budować, ale sam nie wiem czemu, w pewnym momencie odpuściłem. Może ona efektywnie nakładać elektro off-field. W dodatku ma mechanikę parowania ataków, to daje nam buffy i przy okazji chroni przed atakiem przeciwnika. Jest bardzo dobrym wyborem dla drużyn Overload czy Electro Charged, ale pomimo tego nie jest ona najlepszą postacią, która nakłada Electro Offfield, bo na tym polu najjaśniej silni Fifl. Beidou jest dobrą postacią, ale Fifl i tak będzie lepsza. Beidou, aby nakładać Electro Offfield, musi użyć Bursta, który wymaga dużo energii, a Fifl czy Yaemiko mają taką możliwość pod Elemental Skillem. Niestety Burst Beidou jest zalewny od ilości przeciwników. Kiedy jest ich dużo, zrobi on o wiele więcej niż w momencie, kiedy walczymy z pojedynczym przeciwnikiem. To może być aspekt, w którym Beidou powyższa Fifl. Poza pojedynczymi przypadkami, jak na przykład Yoimiya Overvape, Beidou jest gorszy od Fifl.
Dlatego dam ją na drugi tier. Jest ona zdecydowanie dobrą postacią. Nakłada elektro off-field i może parować ataki i zbufować naszą drużynę. Ale i tak w większości drużyny gra się ją z Fischl, więc jej wysokie zapotrzebowanie na energię. Jeśli macie Fischl, to raczej jej nie bierzcie. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie używać Fischl, to Bade na pewno będzie dobrym zamiennikiem, ale musicie liczyć się z tym, że będziecie musieli używać ją z jakąś baterią. Jej konstelacje na pewno są ciekawe. Z C1 można zrobić ciekawy użytek, C2 też jest niezły, a C6 jest absolutnie broken. Podsumowując, jest ona niezła, ale ma też kilka dużych wad. Jeśli potrzebujecie postaci, która nałoży elektro off-field i nie macie Fischl, może ona być niezłym wyborem. W wypadku, kiedy macie Fischl, odradzałbym wam tej postaci. Następnie mamy konkurenta dla Xianling, Xingqiu. Jest to kolejna niesamowita postać, która ma bardzo dużo zastosowań. Jeśli chcecie grać jakimkolwiek Pyro main DPS-em, Xingqiu jest must have'em. Jedna z jego dużych zalet to redukcja obrażeń. Dzięki jego elemental skillowi możemy się lekko podleczyć i dostawać mniej obrażeń. Dlatego jest on świetną postacią dla np. Tao, dla której mały heal Xingqiu jest bardzo przydatny, a jego redukcja obrażeń pomoże jej przeżyć na niskim HP. Jego kolejną wielką zaletą jest umiejętność nakładania Hydro Off-Field. Jego boost pomaga nam jeszcze bardziej w wypływaniu i w dodatku dobrze nakłada Hydro Off-Field na przeciwników. Dzięki temu jest on świetny dla Pyro main DPS-ów korzystających z Vaporize'a. Yoimiya, Hu Tao, Klee, Yanfei, Diluc czy najnowszy Gaming to postacie, które z Xingqiu poradzą sobie o wiele lepiej niż bez niego. Jego jedynym minusem jest bardzo duży cooldown na elemental skillu. Na szczęście możemy użyć na nim Sacrificial Sworda, który trochę zniweluje ten problem. Nie jest też jakoś bardzo zależny od konstelacji. Wiadomo, że jeśli będziemy mieli go na C6, będzie on strasznie silny, ale C0 poradzi sobie też bardzo dobrze. Xingqiu jest drugą postacią lądującą na najlepszym tierze. Jeśli chcecie grać jakimś Pyro main DPS-em i nie macie Xingqiu, bierzcie go bez zastanowienia. Jest on też dobrym wyborem dla innych drużyn, więc jeśli gracie pod Electrocharged czy Permafreeze, też zastanówcie się nad wzięciem tej postaci. Po czterech pierwszych bardzo dobrych postaciach zaczynamy już mały spadek, bo czas na Ningguang. Jest ona Geo main DPS-em i niestety muszę powiedzieć, że jest słaba. Nie bije ona wysokich obrażeń i w rankingu czterogwiazdkowych main DPS-ów jest raczej nisko. Fakt, że jest Geo main DPS-em jeszcze bardziej utrudnia jej życie, bo nie może tworzyć żadnych użytecznych reakcji. Jej jedyne zastosowanie, jakie widzę, to moment, w którym potrzebujecie postaci Geo do mono Geo teamu, ale nie macie Geo postaci. Wtedy możecie wypełnić jakąś lukę Ningguang, aby zaaktywować wszystkie buffy od Goro. Jej T4 daje nam trochę Geo damage boosta, ale nie jest to warte wishowania po Ningguang. W mono Geo będzie mogła ona dać nam małego boosta na C4 i zablokować trochę ataków. Zważając na to, daje ją na tier dla postaci sytuacyjnych. Jeśli potrzebujecie jakiegoś main DPS-a, to nie bierzcie jej. Zamiast tego wybierzcie chociażby Gaminga, o którym mówiłem wcześniej. Kolejną postacią jest Chongyun i mam wrażenie, że mało kto go używa na serio. Zawsze jak widziałem kogoś grającego Chongyunem, to wszedł pod jakiś meme build typu Cryo Jungle. Pomimo tego jest on dosyć ciekawą postacią, zważając na jego Cryo Influence. Może ono pomóc nam w jakichś reakcjach, ale mało kto rzeczywiście dobrze z niego korzysta. Specjalnie nie mówię o jego innych umiejętnościach, bo burst tej postaci praktycznie nic nie robi, oprócz zadania jakichś obrażeń w małym, za małym obławę. Jeśli chcecie jakiejś dobrej postaci, to Chongyun nie jest dla was. Ale jeśli jesteście znudzeni metą i szukacie jakiejś niszowej postaci, którą możecie zrobić coś oryginalnego, to Chongyun może wam coś zaoferować. Dzięki Cryo Influence jego skilla otwierają się drzwi na niekonwencjonalne drużyny, takie jak chociażby Cryo postacie, które nawet nie są Cryo. Czy takie teamy będą dobre? Nie. Czy będą funkcjonalne? Może i tak. Jeśli jesteście znudzeni metą i bardzo chcecie wziąć jakąś niekonwencjonalną postać, to możecie już go wybrać. Ale i tak bym to odradzał, bo jest on strasznie nifowy i istnieje bardzo mało przypadków, kiedy się go używa. Trzeci tier. Czas na postać, której ani razu nie widzieliście na polu bitwy, Xin Yan. Ma ona najniższy pick rate w całym Genshinie. Została wydana w 1.1 i mniej więcej od tego momentu leży zapomniana gdzieś w plecaku, jak kanapka ze szkoły podczas wakacji. Oprócz tego, że praktycznie nic nie bije, problemem Xin Yan jest to, że twórcy gry chyba nie do końca wiedzieli, co to ma być za postać. I ja też nie wiem. Niby ma być main DPS-em, ale ma tarczę i można ją uznawać za supporta. Skaluje się z defem i atakiem jednocześnie, więc powodzenia w budowaniu. W założeniu jest physical main DPS-em, a już ten fakt robi z niej nifową postać. No, ona jest po prostu słaba.
Jak sobie przypomniałem jej imię i wyszukałem, to zamiast Shinyan wyskakiwała Shinyun. Trochę szkoda, bo jak już się pokazuje w fabule, to robi bardzo dobre wrażenie, ale niestety jedyne jej miejsce jest w najgorszym tierze. Następną postacią jest Hyunjin, która jest świetna w swojej niszy. Jej głównym zadaniem i to, w czym jest najlepsza, to boostowanie normalnych ataków. Pod tym względem jest ona bardzo dobra. Niestety w grze mamy mało main DPS-ów opierających się na normalnych atakach. Posiada ona też umiejętność parowania pod elemental skillem, co może nam pomóc w niektórych sytuacjach. Jeśli grać Yoimiyą lub Ayato, gorąco polecam wam tą postać. W innych wypadkach Hyunjin w ogóle nie powinna was interesować. Przez to wytrafia ona jedynie w niszę korzystającą z normalnych ataków, ląduje na trzecim tierze. Zbliżając się do końca mamy Yanfei. Jest ona bardzo fajnym Pyro main DPS-em, który jest serio niezłym wyborem, jak nie macie żadnego lepszego Pyro main DPS-a, a chcecie sobie zagrać Vaporize'em. Myślę, że mogę nawet powiedzieć, że jest jednym z najlepszych czterogwiazdkowych main DPS-ów. Bije serio fajne obrażenia, buduje się na nią Kulismon Witcha, więc dla tych, którzy nie mają odblokowanych innych regionów niż Mustang, może to być duże ułatwienie. Ma naprawdę przyjemny i fajny gameplay, ale mam też kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie jest to łatwa postać. Ma ona różne rotacje i komba, które pomagają w zadawaniu większych obrażeń szarżów, ale nie jest to takie proste. W porównaniu do innych katalistów, gdzie wystarczy klikać lewy przycisk myszy, Yanfei jest dosyć ciężka do grania. Dlatego nie polecałbym jej świwakom, którzy jeszcze nie opanowali aż tak sterowania czy innych kluczowych mechanik. Ale jeśli jesteś już chociaż trochę bardziej zaawansowanym graczem, Yanfei będzie świetnym wyborem. Przez to, że jest czterogwiazdkowa, łatwo ją dostać i można ją zbudować nie mając dostępu do innych regionów, więc jest to całkiem niezły wybór dla nowych graczy. Dużym plusem jest to, że ataki Yanfei namiewają przeciwników, więc będzie dobrym wyborem przeciwko oponentom z dużą mobilnością. Jej największym problemem jest to, że zużywa bardzo dużo staminy, przez to, że bazuje ono na charge atakach, często będzie nam jej brakować. Więc jeśli chcecie grać Yanfei i macie mniejszy AR, upewnijcie się, że wasze statuły w Mustandzie i Liyue są na wysokim poziomie. W dodatku dla fanów niekonwencjonalnych buildów, też ten Yanfei może też być shielderem. Niestety, jest ona też trochę zależna od konstelacji. Mimo wszystko wprowadzają one dużo do jej gameplayu i bez na przykład C1, brak staminy będzie nam bardzo doskwierać. Ale overall, Yanfei jest bardzo fajnym main DPS-em, z predyspozycją do bycia używaną przez nowych graczy. Drugi tier. Ostatnią postacią będzie Yao Yao. Jest ona bardzo ciekawa, ponieważ to jedyna postać Dendro w tym filmie. Jak wiemy, Dendro jest broken, więc i ona będzie dosyć mocna. Jest ona też jedynym healerem z wszystkich tych postaci. Może ona nakładać Dendro off-field, więc będzie niezłym zamiennikiem za Nahidę. W dodatku leczy i zwiększa nasze Dendro Resistance, dzięki któremu będziemy dostawać mniej obrażeń z Dendro Core'ów i ataków Dendro. Dużym minusem jest to, że jej elemental skill leczy tylko aktywną postać. Dopiero burst wyleczy naszą całą drużynę, a ten potrzebuje dosyć dużo energii. W dodatku, kiedy zmieniamy postać podczas trwania bursta, ten przestanie działać, czego doświadczyłem na własnej skórze i nie ukrywam, że jest to dosyć problematyczne. Jej leczenie z pojedynczego Yugueya może być na początku rozczarowujące, ale to jej burst leczy najwięcej i uwierzcie mi, że ten może uratować was w team. Jeśli nie macie żadnego healera, albo chcecie zacząć swoją przygodę z Dendro, Yao Yao będzie dobrym początkiem. Dla mnie należy ona do drugiego tieru. Podsumowując jednym zdaniem to wszystko. Weźcie Gaminga, jeśli szukacie Pyro main DPS-a z unikatowym gameplayem. Jedną z dwóch najlepszych postaci będzie Xianling. Weźcie ją, jeśli potrzebujecie bardzo mocnego sub DPS-a, albo wasz main DPS nie wyrabia. Weźcie Beidou, jeśli nie macie Fischl. Xingqiu. Druga z najlepszych postaci jest świetnym sub DPS-em nakładającym Hydro off-field. Weźcie go, jeśli gracie Pyro main DPS-em. Ningguang nie bierzcie. Qingyuna też nie bierzcie. Xinyan zdecydowanie nie bierzcie. Weźcie Yunjin, jeśli gracie Ayato lub Yoimiyą. Yanfei jest bardzo tanim i dobrym main DPS-em. Weźcie ją, jeśli potrzebujecie jakiegoś main DPS-a i nie stać was na bycie wojskowe postacie. Weźcie Yao Yao, kiedy potrzebujecie kogoś, kto was wyleczy i nałoży Dendro off-field. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogę wam wybrać jakąś postać. Jeśli wam się spodobało, możecie też zostawić lajka, sobie i komentarz. Wbijcie na mojego Twittera, gdzie często wrzucam równe wpisy o Genshinie, jak i o kanale. Dzięki, że oglądaliście do końca i do następnego filmu. Cześć!